Dzień dobry, czy już? Tak. Szanowni Państwo, trwa wybór nowego polskiego sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I nikomu nie trzeba przypominać, że jest to jedna z kluczowych instytucji, która stoi na straży naszych praw obywatelskich, praw przed wszechwładzą pisowskiego państwa. I PiS w całkowicie nieprzejrzysty sposób wybrał już trzech kandydatów na tę funkcję, spośród których jeden ma teoretycznie szansę zostać wybrany przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. I już w najbliższych dniach oceną właśnie tych trzech kandydatów wybranych przez PiS zbierze się i zajmie się specjalny panel ekspertów przy Radzie Europy. Tymczasem my, polscy obywatele, nadal nie wiemy, kto oficjalnie jest w tej trójce pisowskich kandydatów. Instytucje kontrolowane przez PiS odmawiają także informacji, kto w ogóle zgłosił się w tym konkursie na tych trzech kandydatów. Nie wiemy, jakimi kompetencjami, nie wiemy, jakim doświadczeniem wyróżnia się trójka wybranych kandydatów na tle wszystkich innych, którzy zgłosili się w tym konkursie. I te informacje są bezprawnie ukrywane przed obywatelami. PiS odmawia ich ujawnienia wbrew ustawie o dostępie do informacji publicznej, wbrew polskiej konstytucji. I w tej sprawie interweniuje już od wielu tygodni. Tu wsparcie jakiś czas temu też udzielił nam klub Lewicy. Z posłem Szejną udaliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z interwencją poselską. Prawdopodobnie PiS po prostu się wstydzi tego i obawia się takiej reakcji opinii publicznej, bo wie, że trójka kandydatów została wyłoniona raczej z klucza politycznego, a nie z uwagi na swoje szczególne kompetencje. Nieoficjalnie mówi się, że w trójce tych kandydatów wskazanych przez PiS są między innymi żona europosła Karskiego, pani Elżbieta Karska, oraz były prezes Ordo Iuris, a zarazem były wiceminister w rządzie PiS, pan Aleksander Stępkowski. Wystawienie na funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, towarzyskiego odkrycia prezesa PiS, to naprawdę byłoby nic w porównaniu z wstawieniem żony prominentnego polityka PiS na funkcję sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I dzisiaj pojawia się bardzo konkretne pytanie, czy my mamy do czynienia z nadzwyczajnymi kompetencjami kandydatów na tle wszystkich innych osób, które w ogóle zgłosiły się do konkursu, czy może mamy do czynienia z takimi podejrzeniami o popieranie kogoś z uwagi właśnie na polityczną bliskość danego kandydata. Również właśnie wstawienie na funkcję sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pana Stępkowskiego, osoby, która była prezesem Ordo Iuris, organizacji, która jest znana z tego, że kieruje się takim religijnym, konserwatywnym punktem widzenia, a nie prawami człowieka, to naprawdę byłby policzek wymierzony wszystkim polskim obywatelom. To przecież Ordo Iuris jest znane z popierania wszelkich projektów, które ograniczają prawo do przerywania ciąży, czy krytykowania chociażby konwencji antyprzemocowej, konwencji stambulskiej. I to również pan Stępkowski był tą osobą, która wiosną ubiegłego roku przeprowadzała kwestionowany na gruncie prawa wybór pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Także sam jego status sędziowski jest kwestionowany. Był bowiem nominowany przy udziale upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Dlatego dzisiaj w trosce o prawa człowieka w Polsce i innych krajach, które są zrzeszone w Radzie Europy, wystąpimy ze specjalnym apelem właśnie do panelu ekspertów o negatywne zaopiniowanie kandydatów zaproponowanych przez PiS jako kandydatów niespełniających wymogów. Jednocześnie uważamy, że cała ta procedura krajowa wyłaniania kandydata na nowego polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka powinna zostać przeprowadzona od początku w sposób transparentny z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także przy otwartej kurtynie, tak by opinia publiczna mogła mieć możliwość oceny zarówno kompetencji, jak i doświadczenia każdego startującego w tej procedurze kandydata. Europejski Trybunał Praw Człowieka to jedna z kluczowych instytucji prawnoczłowieczych w Europie i pewno jedna z najważniejszych na świecie. Wykładnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stosowane w wielu krajach dają też wskazówki państwom narodowym, w jaki sposób kształtować dobre, wysokie standardy i przestrzegać praw człowieka, jak również zmieniać i dostosowywać swoje prawo.
Dlatego tak zawsze ważne było, by sędziowie, którzy tam zasiadają, nie tylko mieli tytuły naukowe lub liczne publikacje, ale też żeby oczywiste było ich zaangażowanie w działania na rzecz właśnie praw człowieka, ochrony praw człowieka i żeby to stanowiło oś ich działania. My dzisiaj jako delegatki do Rady Europy nie jesteśmy w stanie ustalić i dowiedzieć się, kto będzie przez Polskę nominowany, mimo też licznych próśb na spotkaniach polskiej delegacji. Do tej pory nie udało się nawet mieć szansy spotkania i wysłuchania tych potencjalnych kandydatur. Co więcej, opinia publiczna na razie słyszy tylko plotki i domysły. Jeżeli prawdą jest, że z jednej strony będzie osoba związana wprost z politykami PiS, z drugiej strony człowiek, który pracował dla rządu PiS, ale przede wszystkim jako aktywny członek, założyciel Ordo Iuris, również brał udział w licznych działaniach, które wprost uderzają w rozumienie praw człowieka. Współautor publikacji atakującej naukę gender, wykpiwającą fundament, którym jest równość kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, no to opinia publiczna jest mocno zaniepokojona. I my jako posłanki też jesteśmy mocno zaniepokojone kompletnym brakiem standardów. Z drugiej strony bardzo krótka ławka pisowska. Jeżeli co i rusz na wszystkie możliwe stanowiska wystawiane są tak naprawdę te dwie kandydatury bez przerwy. Bo i pan Stępkowski, i pani Karska już nieraz byli tymi osobami, które PiS próbował ulokować na różnych stanowiskach. Budzi to zdumienie i budzi to niepokój. W szczególności w sytuacji, kiedy widzimy, jak w Polsce trudno jest o dbanie o standardy dotyczące praw człowieka. Jak w wielu sprawach rząd, ministrowie, instytucje publiczne te standardy naruszają i jak wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez obecną władzę są lekceważone, bo im się nie podobają. Wstawienie własnych ludzi to kolejne naruszenie praw człowieka, to kolejne oddanie pola tak naprawdę i politykom, i fundamentalistom. Dlatego, tak jak wspomniała pani posłanka Gasiuk-Pihowicz, po pierwsze domagamy się ujawnienia tej listy, po drugie apelujemy do panelu eksperckiego, by podszedł do tej sprawy z wyjątkową starannością i szczególnością. Dlatego, że jeżeli sędziowie Europejskiego Trybunału Człowieka mają być sędziami na rzecz praw człowieka, to trzeba się przyjrzeć też właśnie temu kryterium, na ile na rzecz praw człowieka działają, na ile działali wbrew nim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Thank you.